moje zdanie jest proste. Wziąłem 100% z przyrody, chociaż 20-50% chcę zwrócić jej w jakikolwiek bezpośredni sposób, żeby dalej móc brać z tej przyrody. To jest moja definicja jakby zdrowego, rozsądkowego podejścia poza tą segregacją i niewyrzucaniem żarcia i innymi rzeczami i tak dalej, tak dalej. Ale ja chciałem się jeszcze zapytać o sól. Mogę troszeczkę dodać jedno zdanie do tego, co powiedziałeś, bo powiedziałeś proszę swoją bardzo. Sentencję. To ja uważam, powiedzmy tak parafrazując takie powiedzenie, że nie pytaj, co przyroda może ci dać, ale co ty możesz dać przyrodzie. Ja jak dzieciaków uczę, to mówię, nawet tych małych, to ja zaczynam też czasami tam prelekcje pod tytułem dobra, kto coś dzisiaj dostał od przyrody, nie? I oni tak nie wiedzą do końca, o co chodzi, ale zaraz wymyślają, nie? Nawet pada takie sformułowanie jak cień, jak mówię o takich dzieciakach naprawdę, nie? Tam 6 lat, czyli tam te pierwsze klasy do trzeciej i tak dalej, one są najbardziej rozmowne. Nawet pada, że krajobraz i tak dalej. No i tam wymieniają. Mówię, dobra, super, a kto coś dzisiaj dał? No i jest taka sama cisza, jak no nie będzie równowagi, super by było 50%, wtedy ta przyroda się obroni, tak? No będzie miała tą równowagę, na podstawie której sama da tą trampolinę rodzącą różnego rodzaju organizmy, czy rośliny, czy czystą wodę, czy czyste powietrze, czy nawet mając zdolności samooczyszczania i tak dalej, tak dalej. Dobra. Czemu tak dużo karpia? Czemu nie jest, dlaczego nie było tam bioróżnorodności? Ja to trochę tak ogólnie chcę powiedzieć, nie chcę dotykać tylko i wyłącznie samego dzierżna, ale chcę, żeby też wniosek taki fajny wyszedł na przyszłość dla jakichkolwiek użytkowników czy osoby, które zarządzają jednak wodą, pośrednio czy bezpośrednio. Jesteś za tym, ty jako ichtiolog jesteś za tym, żeby wpuszczać do naturalnej wody karpia? Tam nie było wody naturalnej. No okej, ale jest to zbiornik. Tam mieli prawo wpuszczać i zgodnie z prawem to było czynione i wcale tak, do naturalnych oczywiście jestem przeciwny, nawet bo przecież mamy, no, jest bardzo duża liczba sztucznych łowisk specjalnie robionych, gdzie można te ryby, właśnie karpia, tego dużego, okazowego trzymać, natomiast w jeziorach powinno być to niestosowane i coraz, powiem, że tak, jest w tej chwili taka tendencja, bo zauważam to po aparatach, które dostaję do opiniowania, że się powoli z tego wycofują. Tak, fajnie. Także to jest na plus, bo super. Powoli też uświadamiamy, że znaczy, druga sprawa, że tego karpia w takich otwartych czy dzikich, naturalnych wodach, to nie ma z reguły tyle, ile jest w specjalnych łowiskach czy zbiornikach, gdzie można go tam... To moje drugie pytanie miało być. Zbiornikach naturalnych, no to owszem... Przejdź do trzeciego. Tak, owszem nie, w takich, owszem tak, no ale jeżeli, bo karp jest super, natomiast jednak ten karp jest fajnym organizmem do tego, żeby miał warunki takie w intensywnej produkcji, bo mówimy o zbiornikach tych komercyjnych, jak trochę o intensywnej produkcji, prawda? Czy zarybiając zbiornik, który nie możemy spuścić, nie możemy... potem po spuszczeniu tych wszystkich osadów zniwelować. Nie możemy, przygotowując do zalania kolejny raz ten zbiornik, wsadzić tam nowej flory, bakterii, nawozić tym obornikiem kurzem, żeby rozwilitka tam zaraz naturalnym pokarmem się stała na pierwszych czy tam drugich przysadkach i tak dalej, tak dalej. Wtedy od nowa rodzimy niesamowity, wydajny ekosystem, który możemy naprawdę zintensyfikować, bo nie będziemy tego mieć tam przez dziesiątki lat i tak w skrócie wielkim, żeby to kisiło się i tak dalej, tak dalej, żeby się potem jakieś zabiegi lecznicze tam mieli dostosowywać, czy odławiać większość ryb, no bo przecież urosły, na tym też polega produkcja karpia, no jest wiele przesadek po to, bo za rok ta ryba po prostu by się tam nie pomieściła, dlatego jest przesadzana do następnego i następnego. Tak wygląda produkcja karpia stawowa normalnie i tak dalej. Tutaj odnośnie
tego zbiornika. W tym roku ma być właśnie on na nowo oddany w użytkowanie wędkarzom, o ile wody polskie się zgodzą. O, to mogą się ugrać i będzie, na tym. Czyli nowy operat musi powstać, tak? W przypadku takiego zdarzenia to trzeba przygotować całkiem inny operat, tak? Bo mamy tutaj katastrofę, która nam wyczyściła środowisko i trzeba teraz prowadzić działania naprawcze. Super. I teraz kto powinien sfinansować przygotowanie tych działań naprawczych według ciebie? No stety, ja teraz was pytałem ciebie. Stety czy niestety państwo, za nasze podatki, niestety. Też tak uważam. Mówię niestety za nasze podatki, bo ja do tego zmierzam właśnie. Jeżeli nie ma na pewnych szczeblach tych kompetencji, jeżeli nie ma wiedzy dotyczącej prowadzenia podstaw biologicznych czy ichtiologicznych, prostych, czasami skomplikowanych oczywiście, ale co do zasady naprawdę prostych w tych grubych literach dotyczących bioróżnorodności, badań, parametrów wody, pokarmu przede wszystkim, który zawsze będzie ograniczony w danym zbiorniku i na niego przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę, no i na to, czy tam w jaki sposób jest dalej użytkowany, czyli stosowanie zanęt, ograniczanie zanęt. Jeżeli no kill, to uważam, że z jeszcze większymi punktami kontrolnymi, z jeszcze większą intensywnością dotyczącą czy parametrów wody, czy odłowów, czy w ogóle wiedzy dotyczącej tych ryb, niestety, albo inaczej, oczywiście, że stety dla ryb, odławiać część, jeżeli jest zbiornik no kill. Nie da się przez 5 bitych lat z wyrośniętą grupą organizmów ciągnąć to bez odłowu, bo po prostu będzie ten zbiornik zbytnio przeciążony. Tak? Tylko zapomniałeś, że to jest osadnik. Zbiornik osadnik. Tam nikt, dlatego no-kill wprowadzono, między innymi to było podstawowe działanie, ze względu na to, że te ryby się nie nadają do jedzenia, absolutnie. One są obciążone bardzo dużą ilością wszystkiego tego, co tam wpływa. Wszystko, co wpływa, potem jest w ciałach tych ryb. Także nikt tam tych ryb nie wcześniej, jak było, to nawet też wypuszczano. Po prostu to jest samo z siebie wzięło praktycznie ten no kill, tak? Okay. Ale żeby tutaj powiedzmy to unormować także prawnie, bo to ja rozumiem też emocje wędkarzy. Tak samo pewnie też zrozumiem, że jak ktoś łowi z poszanowaniem, to ryby potem wypuszcza, tak, delikatnie, a przyjdzie tak zwany, jak oni nazywają czasem ci przeciwni, tak, z przeciwnego klanu, że mięsiarze przyjdą tak i tą rybę wyciągną, jeszcze tam ją maltretują, czy coś tam, zanim ją tam zabiorą, to wiesz, to są emocje wszędzie, nie? Dlatego też, jak już wprowadzono rozwiązanie takie przez użytkownika, to jest to, w jaki sposób uporządkowane, i w przypadku tego zbiornika statut no-kill to właściwie bardziej nie bierz, nie jedz. Tak? Dokładnie, był konieczny. Rozwiałeś tak. Przy okazji kolejną teorię spiskową. No to ci odpowiadam od razu, widzisz, w jednym ciągu na dwa pytania, to już przyspieszyliśmy. Tak. Ale moje pytanie brzmiało jakby teoretycznie w sensie zastosowania ogólnego, bo tutaj zresztą też nieistotne, że ta ryba się nie daje do spożycia. Trzeba przecież ograniczać populację. Chodzi ci o zbiorniki no-kill, tak? O metodę no-kill. Ja generalnie jestem przeciwny. Ja nie stosuję. Ja łowię z tynem, wędkuję. My łowimy tylko tyle, ile bierzemy sobie potem i zjemy. Żeby było śmiesznie, to ja uważam, że się spełniłem wędkarsko. Mnóstwo ryb nałowiłem w swoim życiu. Mnóstwo. Potem się zastanowiłem nad tym, co robię, i zmieniłem trochę strategię życiową. Wiem, że to jest bardzo trudne i ja wiem, że nawyk nas najwięcej kosztuje do zmiany. I ja sobie zdaję doskonale sprawę z tego, że zajedziemy nasze wody. Że my jako człowiek mamy największy problem ze zmianą swojego życia. Czytaj, zmianą nawyku, do którego się przyzwyczailiśmy, jest najtrudniej po prostu ten nawyk zmienić. Ja taki miałem, zmieniłem go diametralnie. Przede wszystkim na dzień dzisiejszy nie bawię się rybami, to znaczy nie łowię dla sportu ryb. Uważam, że męczę organizm żywy i
nikt mi nie powie. Ja nie mówię, że to jest złe dla człowieka i że każdy ma tak nie robić i tak dalej. Każdy robi sobie absolutnie co chce, to jest jego dobra wolna. Natomiast nie stawiajmy się jako bohaterowie i mistrzowie świata w momencie, kiedy męczymy przez 15 czy przez 20 minut rybę, nierzadko więcej. Ona wpada stres, kwas mlekowy, mnóstwo rzeczy w No, organizmie, wiesz, a potem no wypuszczamy i tak. jesteśmy hero, nie? No nie. Warto zaakceptować to, że jednak męczymy i okej, no, akceptacja dużo pomoże, bo męczymy te ryby. A jak idę na ryby, no to idę tam raz do roku, czy maksymalnie dwa. Chcę złowić rybę, Tak, idę no ale na nie taki można zbiornik, demonizować, tak? Nie idę można na też taki zbiornik. demonizować tutaj, Tak, napuszczać oczywiście. jednych na drugich i Nie, tak dalej, nie. To bo do to niczego jest. nie służy. Każdy ma Dokładnie. swoją rolę. Ja namawiam dzieciaki, żeby brały, ile mogą unieść z przyrody i te 50% oddały. No, 10. to nie anegdota, bo to fakt rzeczywisty. Słuchaj, bo ja nie wiem, czy w każdym wypadku się kto kogo męczy, bo ja kiedy złowiłem największego swojego karpia, zresztą w sumie przypadkiem go zaczepiłem małą obrotówką tuż za głowę i 4,5 godziny mnie ciągał łódką małą po jeziorze. Zakwasy miałem przez 1,5 tygodnia, także wiesz, a propos tych zakwasów akurat. Okej. No tak dobrze, że pół żartem, pół, znaczy, że wesoło przynajmniej, no, bo poruszamy tematy ważne. Więc wybieram Dokładnie, zbiornik, ale który jest czysty, z założenia chcę złowić rybę, którą chcę zjeść, łowię jedną, dwie i koniec mam mówienia. Resztę sobie mogę popływać i jakby nie interesuje mnie, że bierze do wieczora, więc ja będę łowił i wypuszczał do wieczora ryby, które no. A już pomijam, to jest inny temat w ogóle, to jest na inny program temat. Jest No Kill, zresztą film z Andrzejem Kapustą. tak, Można oglądałem sobie oczywiście. gdzieś tam zobaczyć i poszukać, tam jest trochę wątków, też przydługi oczywiście, ale dla chcącego nic trudnego. Okej. Co to znaczy, że tam był zbiornik, że tam jest zbiornik bardzo specyficzny? Rozumiem, że dopływa tam woda słona. Że woda Bardzo słona, słona jest bardzo słona. To nie ciężka, jest słona. słona, bardzo Ciężka, tak. słona. Bardzo słona to Gęsta. znaczy, że dla widza, wytłumaczmy, to jest skala ile powyżej Bałtyku? No to jest skala oceanów. Okej, okay. Skala Ocean. oceanów i to takich tych znaczy no to jest cztery tam z pomiarów, które robiłem tam nakładnicy, które są dostępne, to nawet do 20 tysięcy mikrosiemensów dopływa. W samym zbiorniku było około, w tej chwili boje pokazują te pomiarowe, że jest to około 6 tysięcy mikrosiemensów przewodność, co odpowiada mniej więcej w tej chwili Bałtykowi. No, Okej. powiedzmy tak. Okay. Ryba w słonej wodzie szybciej No, przerasta i także tak dalej. śledzie by się tam dobrze czuły. Ale nie, mówię tak ogólnie dla widzów, nie? Że ryba w słonej wodzie szybciej przerasta, ma większe Tak. wzrosty i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Dokładnie. Czemu nie państwo nie może założyć na tym kanale urządzenia, które odsoli? Czy jest to możliwe? Wiesz co, nie mam pojęcia, dlaczego nie można poradzić sobie w tej chwili z 2 czy 5 metrami sześciennymi na sekundę, które płyną kładnicą. Nie mam pojęcia, czy to jest aż taki duży problem, bo to nie trzeba, moim zdaniem, nie trzeba tutaj wcale odsalać. Inaczej bym poszedł do tematu. Ta woda, która w tej chwili wpada do Dzierżyna Dużego, to ona głównie niesie bardzo dużo zawiesiny, bardzo dużo biogenów z tej całej aglomeracji śląskiej, bo to ma przecież i dopływ tamtej Bytomki, która to wcale nie jest lepszą, a właściwie jeszcze gorszą. Wszystko to zbiera także z tych oczyszczalni po oczyszczalnianą wodę i ta woda powinna być przynajmniej, zanim trafi do zbiornika, w jakiś sposób no, pozbawiona przynajmniej tego osadu, tak? Czyli raczej trzeba by było na dopływie zorganizować jakieś stawy Osadniki. osadnikowe, które by na przykład można było
bagrować i woda, żeby była czystsza, płynęła do samego Dzierżna, ale ważniejsza jest sprawa uruchomienie kanału Gliwickiego. Wydano miliardy złotych pewnie na cały program tej szlaku wodnego, żeglugi i tak dalej, uruchomienie. Piękne śluzy są, bo płynąłem przecież. Piękne śluzy, nowoczesne, I działające. Co? Nie ma kto otwierać, to znaczy, że zamykamy? Nie, nie ma wody. Zamknięta jest, bo złota alga. Złota alga między śluzami. I co? Piękna śluza stoi, obsługa chodzi, trawę strzyże, a ja jestem, płynąłem jedyną jednostką, która się śluzowała. No pokonaliśmy 14 śluz, no i byliśmy jedyną jednostką, która się śluzowała. I te piękne obiekty tam stoją, a tylko dlatego, że jest złota alga i totalny strach przed tą złotą algą. No ale przecież to jest kwadratura stagnacji. Koła, no właśnie, no to jak nie jest otwierana, to znaczy, że jeszcze większe ilości tej algi się rozmnażają. No, czy ja dobrze no rozumiem? Tak, no jak się zatrzyma, no to ona się tam mnoży do między tymi, no bo przecież, a co ciekawsze, że jeszcze tam ścieki dopływają do tych sekcji pomiędzy śluzami. Także ona ma co tam jeść, ma co na czym się rozwijać. Także to totalnie źle zarządzane, jeżeli chodzi o tę sprawę. Natomiast nie możemy tam dopuścić wody z kłodnicy bezpośrednio, bo ten system cały zasilający, który tam był kiedyś i projektowany, przewidywał, że woda z kłodnicy będzie szła do sekcji szóstej, do portu w Gliwicach, w Łabędach. I takim bezpośrednio z kłodnicy, ale po przejściu przez system osadników, stawów osadnikowych. Grunty te, stawy zlikwidowano, grunty sprzedano, już prywaciarz tam ma i woda bezpośrednio teraz, czyli prosto z kłodnicy, z tymi całymi osadami, spowodowało to, wiesz, totalne tam zamulenie tego portu, że tam żadna parka czy coś, to no nie wiem, tam chyba kurde trzeba by ją przenosić na plecach, bo ja ledwo małą łódką się tam przyciskam i tylko dzięki temu, że tam funkcjonuje jeszcze ostatnia marina, ostatnie dwa statki, które oni mają i jeszcze im zamykają te śluzy, że została im jedna śluza tylko z atrakcji dla turystów funkcjonująca w Łabędach, bo tylko na to pozwolono, mają możliwość pływania, niżej nie mogą spływać, to tylko dzięki tej marinie ten port się całkowicie nie zamulił. Także to też wszystko to są konsekwencje tego, że totalnie źle zarządzana jest tam gospodarka wodna i sterowanie całymi tymi wszystkimi przepływami, które też jej doprowadziły także do tej sytuacji na Dzierżnie Dużym, gdzie przecież ta woda właśnie z kłodnicy też bezpośrednio leci, tak? Gdyby było mniejszy dopływ wody też wcześniej jeszcze odstanej, oczyszczonej, to te zasolenie też nie stanowiłoby problemu. Woda natomiast bez osadów, gdyby szła przez kanał Gliwicki i tam utrzymywano by przepływ na przykład na poziomie 1,5 m³ na sekundę nawet, to przez te śluzy jest to możliwe. To raz, że kanał by został wyczyszczony z tej algi, ona by nic nie zrobiła na Odrze w takiej ilości, nawet te 1,5 m³ na sekundę by popłynęło. Nie rozmnożyłaby się już. Tak, to znaczy by się bo i tak jest w Odrze, ta alga występuje i się jakoś tu nie namnaża teraz w takich ilościach mniejszych, tak? Także tutaj można by było przepływać, ale kanał musi funkcjonować. Kanał to nie może być, wiesz, 7 zamkniętych zbiorników, no bo złota alga, nie możemy wypuścić, bo złota alga. Masz jezioro, zaraz robisz z tego staw. Masz staw, zaraz tak. Robisz z tego jezioro. I odwrotnie. Mówisz rybom, tak. Słuchajcie, teraz macie przepływ. Każdy może sobie sprawdzić na stronie GIOŚ, gdzie są publikowane pomiary stacji automatycznych odnośnie pomiary z jakości wody, ale są też pomiary liszczebności złotej algi w sekcjach tam, trzech sekcjach kanału Gliwickiego, w czterech powiedzmy sekcjach kanału Gliwickiego. I wyobraź sobie, że w tej chwili w sekcjach tych dwóch pierwszych, czyli od Łabęd do śluzy Łabędy i od śluzy Łabędy do śluzy Dzierżną, przez którą nie można przepłynąć, można tylko pływać między portem a śluzą Dzierżną, to tam, gdzie działa ta śluza, na tych dwóch sekcjach nie ma algi złotej. A było kiedyś, a było wcześniej bardzo dużo.
Wiesz co, to jest śmieszne, ale zobacz, to rozumiem, że 2 lata ciężkie głowy pracują nad tym, żeby się zastanowić, co zrobić, a tutaj rolnik by przyszedł, otworzyłby śluzę i powiedział: I fuck po you, kłopocie. fuck off, algo. To tak jak ja, tam zajechaliśmy i z wędkarzami, słuchaj, z wypukłym wapnem pozwoliliśmy się zakwitu złotej algi. Za Słyszałem. parę złotych. Doszczętnie. Od tej chwili jest, rozwija Bez się jak to po konsekwencji wannie. na środowisko. Znaczy Tak, absolutnie. z Jeszcze z pozytywną plusem. oczywiście, z pozytywną, no. Słuchaj, no bo przecież my rekultywowaliśmy zbiornik, zatokę, gdzie było 50 ton śniętych ryb. A tam dalej są żywe ryby. Ale. Okej. No. Ostatnie może pytanie takie, bo podejrzewam, że miałem jeszcze kilka, ale już może na następny materiał, jeżeli będą widzowie chcieli. No, może będą nowe rzeczy, także zobaczymy. Wiesz, tutaj może coś wreszcie, no ktoś się tam pójdzie po rozum do głowy i zacznie specjalistów, prawdziwych specjalistów, także pytać, no bo i na temat zarządzania, tak? No, wszyscy zarządzają tutaj sprawami związanymi z regulacją wody, z przepływami i tak dalej, a w zespołach tam nie ma ichtiologów na przykład, tak? Albo tutaj likwidacją skutków katastrofy, gdzie ryby sną, a nie ma ichtiologa. Tylko był jeden. Okej, okay, to 2 ostatnie wątki, bo kolejny poruszyłeś. Pierwszy. To na Pierwszy. kolejny przykład. Pierwszy. Czy ty widziałeś jakiekolwiek badania z Odry, na podstawie których w rybie byłaby toksyna z algi? Zmierzam do tego w skrócie wielkim. Czy były badania, które potwierdziły w śniętych rybach z rzeki Odry występowanie algi? Krótko, krótko, tak czy nie? Sama alga jest tak drobnym organizmem, że ona może być wykrywana na skrzelach i tak dalej. Ale to nie znaczy, że ona powoduje jakąkolwiek szkodę. Bardziej tu chyba prawidłowe powinno być pytanie, czy ichtiopatolodzy, czy badania ichtiopatologiczne jakiekolwiek potwierdziły działanie prymnezyn, czyli toksyn wydzielany przez złotą algę, że to one były przyczyną śnięcia jakiejkolwiek ryby. Otóż nie ma takich Pięknie. badań. W raporcie wstępnym z katastrofy odrzańskiej przedstawiono badania z 5 ośrodków badawczych zajmujących się badaniami dotyczących chorób ryb. Możecie Państwo sięgnąć do tego dokumentu, on jest dostępny na stronie Instytutu Ochrony Środowiska. To jest wstępny raport Może z prac gdzieś zespołu na temat podlinkujemy, jak dotrę Odry, do tego tak? momentu, I tam to. są wyniki tych badań i w każdym jest jako główne podane tak. Nie ma, znaczy tak, wszystkie obrażenia czy objawy wskazują, nie potwierdzają działania czynnika ksenobiotycznego, czyli takiego, powiedzmy tutaj, drażniącego szkodliwego dla organizmów. Przyczyną śnięcia ryb były gwałtowne zmiany parametrów fizykochemicznych wody i lub zakażenie mikrobiologiczne, które oczywiście może być wtórne, tak? Taką przyczynę podały wszystkie te pięć podmiotów, które się zajmowały badaniami wszystkich ryb, które były pobrane do badań. Co więcej, nie stwierdzono tego w późniejszych także latach. Jedyne potwierdzenie działania prymnezyn na ryby to przeprowadziłem ja w 2022 roku, jak pobraliśmy prawdopodobnie prymnezyn, bo ja tych prymnezyn nie potrafię oznaczyć, ale ani zobaczyć, ale zebrałem pianę, która się tworzyła poniżej śluzy Dzierżno, a powyżej było bardzo dużo złotej algi. I wywnioskowałem, że po prostu jak ta śluza 10 metrów różnicy tak poziomu, czyli o jedną atmosferę tam woda spada, to te ciśnienie to rozrywa wszystkie organizmy, które tam wylatują. Dobry, dobry, Pozbierałem dobry to. tak myślenia. Tak, zebrałem to pianę, zawiozłem do Giżycka. Z tego się wytrącił taki, ostał się osad, taki ten ekstrakt, tak? I przeprowadziłem testy
reakcję ryb na podanie tego ekstraktu. To opisałem w publikacji na jednej z konferencji, jest to dostępne w monografii. Myślę, że jeszcze niedługo też wrzucę to u siebie, żeby każdy mógł jeszcze raz to zobaczyć. I te ryby reagowały bardzo szybko na podanie tego ekstraktu, ale reagowały całkiem inaczej niż to jest na wszystkich filmach, zdjęciach i tak dalej, dostępny czy z katastrofy odrzańskiej, z kanału Gliwickiego, czy z Dzierżna. Okay. Całkiem inaczej. I to jest, ma sfilmowane tą reakcję różnych gatunków i ten czas reakcji także był inny i są wyraźne te ślady, jak te, powiedzmy, prymnezyny, tak przypuszczam, tak? Rozpuszczają skrzela, w jaki sposób to, jak to wygląda. Dzięki temu tak, powiedzmy tutaj śmiało sobie mogę, też wiem, że no to co widzę, te uszkodzenia jakieś tam na skrzelach, to na pewno to nie jest działanie tych toksyn, tak, jakichkolwiek, czy to zachowanie ryb, to nie jest działanie ryby podanej szoku toksyny, która drażni mocno skrzela i od razu ryba za chwilę no, wykrwawia się, bo nabłonek zostaje zniszczony. To jest bolące, musi być bolące dla tej ryby, bo one się zachowują naprawdę gwałtownie. Także to jest całkiem co innego. I te badania wszystkie, i myślę, że to niedługo i tak będzie musiało być sobie ten zespół też, który to opracowywał, odpowiedzieć, dlaczego na tak bez podstawy, bo tak, nie mamy ofiary. Czyli nie ma ofiary, która by była zabita przez prymnezyny, przez toksyny wydzielane przez złotą algę. A mamy koniec śledztwa. A mamy hipotezę, że to prymnezyny zabiły ryby w odrze. Znaczy ja rozumiem... Czyli ja hipoteza rozumiem... po prostu jest obarczona błędem pierwotnym. No niestety, no, hipoteza, wiesz skąd wynika hipoteza? Hipoteza wynika stąd, że no, inne osoby, czy też nie wiem, no... politycy czy ktokolwiek no, dokładnie, inaczej dokładnie interpretują trafiłeś. Inaczej interpretują po prostu na no, trzeba przyznać na tak, trochę a swoją naukowcy nie mieli odwagi swoją korzyść powiedzieć przeciw politykom. No tak dobra. To wygląda, bo dobra, tak nie to drążmy, wygląda. Nie drążmy, może wrócimy do tego tematu, bo to jest bardzo szeroki temat. Ciekawi mnie te badania, zwłaszcza w porównaniu z tym, co się działo na Warcie, jak transfrutrynę ryby jakby jak była potraktowana faktycznie woda tą transfrutryną, uwierz, że one wyskakiwały w konwulsjach z wody, nie? One no miały tak widzisz, mocno czyli widzisz, popalone, całkiem inna reakcja, tak? One miały tak popalone tak. Jakby naczynia, że przez brzuch, normalnie przez brzuch i łuskę widziałeś zaczerwienienia układów. Nie? No widzisz, to czyli działanie drażniące toksyn, czy w tych prymnezyn, to znaczy tak, do końca ja się nie zgadzam z tym, że to jest nazywane, to jest toksyną, bo jeżeli chodzi o prymnezyny, to one mogą czemu innemu służyć tej złotej alce. Ona przecież jest miksotrofem. Ona potrzebuje posiadać coś, jakiś enzym, którym będzie rozkładała bakterie, którymi się żywi. O. I być może, i tak to sugerowałem też, taką hipotezę stawiam, że być może dlatego jest potrzebna produkcja tej prymnezyny, żeby rozkładać bakterie, którymi się potrafi bardzo skutecznie odżywiać, a nie żeby polować na ryby, bo ona ryb nie wie, że ryby są, a ryby nie wiedzą, że jest złota alga, bo jest za mała. Darek, nie mów głośno, bo cię dostaną, wyślą tam, gdzie jest tego więcej. I będziesz jeszcze tworzył jakieś projekty z wykorzystaniem toksyn. Gorzej jak się okaże, że tam też się mylą. Okej, okay. Ale warto wdrożyć wiedzę w logiczny sposób. No i ostatnie pytanie. Poruszyliśmy bardzo dużo wątków, sorry, że w tym czasie i tak dalej. Mam nadzieję przede wszystkim właśnie, że... No użytkownicy, czy że zarządcy, w polityków nie wierzę, ale zarządcy wyciągną z tego wnioski. Jakie by było twoje marzenie? Wiemy, że w tej chwili w strukturach Wód Polskich jest jeden z moich ulubionych doktorów, Robert Czerniawski. Jest to osoba kompetentna, uważam, bardzo starająca, no i mająca i z różnych obszarów bardzo duży zakres wiedzy, od hydrologii po ekologię i ichtiologię. Jakie jest twoje marzenie, że ta zmiana no tych, nie wiem, no polityczna trochę też, bo to też jakby wynik tego, że się zmienił
rząd u nas. Ja nie jestem polityczny, więc ja nie wiem tam dokładnie. Programy To mnie znaczy za bardzo nie do końca interesują, to znaczy nie wierzę w te niestety programy, bo to mi tam, mi politycy zresztą obiecują co miesiąc tyle rzeczy, że no, mnie to martwi, wiesz, bo ja w to wierzę, to żeby było nikt ci śmieszniej. tyle nie da, co polityk obieca, tak? No, trochę tak jest niestety, ale ja w to wierzyłem, wiesz, kupę lat. Ja naprawdę ten żyłem, więc to mnie bardzo obciążało. Co byś sobie życzył, że co w tych, ale w Słuchaj, szczegółach dotyczących właśnie tak. stricte opieki właśnie nad tymi rybami. Pomijam, że my wszyscy powinniśmy się jednak interesować takimi podstawami biologicznymi, bo wtedy nie będziemy siać fermentu w tym internecie. I o co też niektórym chodzi, bo więcej fermentu, to możemy każde wątki dotknąć, pójdzie spisek, tak, tak, to wszystko wina, już nie powiem Tak. nazwiska, kogo. No, tak, ale słuchaj, No. znaczy generalnie w skrócie. Ja uważam, że nie powinno się tworzyć czegoś takiego, że politycy starają się otaczać swoimi naukowcami, przyjdzie kolejna opcja, ona ma swoich No, to z naukowców, góry pociągnąłeś. To z góry Tak? pociągnąłeś. Czyli Naukowcy instytuty powinni być powinny być niezależne. niezależni, Okej. niezależni. Nie powinno się tworzyć żadnych zespołów takich ściśle powiązanych z ministerstwami i tak dalej. Takie zespoły powinny powstawać między uczelniami na przykład. Takie zespoły powinny być tworzone, a nie między resortami. No to jest konieczne. No to bez tego chyba reszta klocków będzie również rozsypana, co? No, wiadomo, że Zdarzało się to wcześniej, że nie. paraliżuje, słuchaj, to na tym cierpi jakość podejmowanych decyzji, paraliżuje także działania tych czasami naprawdę bardzo wybitnych naukowców i bardzo fajnych ludzi, ale jak no, trafisz w stado, w rąk, to musisz krachać czasem jak i one, bo cię zadziobią, nie? Dobra, a niżej, czyli jakie kompetencje powinny mieć Wody Polskie, czy regionalni dyrektorzy, czy... Ojejku, to tytuł ze mnie, kurczę, ministra chyba robisz, nie wiem. Daj spokój. Bo ja znam odpowiedzi na te pytania, ale ja nie jestem autorytetem. Ja nie mam recepty na wszystkie, no chciałem powiedzieć zło, ale to by się jeszcze w zwód ktoś od Polski obraził, no przepraszam, nie wycofuję to. No dobra, oczywiście, że zdaję sobie sprawę z tego, że są koła przecież wędkarskie na przykład, z którymi ja współpracuję i robimy, no, sypiemy te gniazda dla łososi na słupi, tak, no, przygotowujemy wieloletnie programy, bardzo dobrze mi się z Kolińskim współpracuje, no, z Poznańskim niestety nie, no, po 500 działaniach dostałem informację bezpośrednią dotyczącą... No i za dużo się narobiłeś, no za dużo. Dotyczącą, że wszystkie mam zablokowane projekty, nie będziemy z panem nigdy nic realizować i tak dalej, tak dalej. No, po prostu no, oficjalne. Widocznie za słabo chwaliłeś albo coś trochę nie pochwaliłeś. No i wiesz, to zawsze tak jest. Dlatego tak jak mówię, że tu należałoby oddzielić tak politykę od... No, przyroda nie ma barw politycznych. Nie Tam ma. Nie ma ryby z koalicji, nie ma ryby z PiSu, nie ma ryby z Konfederacji, nie ma ryby z lewicy. Tak? No No, dobrze, chociaż ale w lewo popłynie, to no, już odsadźmy politykę, odsadźmy no, politykę. ryby lewicy nie płyną tylko w lewo, a prawicy w prawo, no przecież wiadomo. Odsadźmy politykę w takim razie. Jest możliwe, żeby w tych regionalnych zarządach była osoba, która faktycznie żyje biologią zbiorników wodnych i tych organizmów? No pewnie, takich specjalistów w Polsce mamy bardzo dużo, tylko jakoś bardziej się chce bazować na tych swoich, bo jak zatrudniać, znaczy nie zatrudnia się fachowców, bo jak się zatrudnia fachowców, tak jak powiedział jeden z polityków, no to ci fachowcy nie chcą realizować ich programu. No. Ja osobiście do Wód Polskich składałem podanie o pracę, bo potrzebuję pracy. Nie wyrabiam się totalnie z finansami i dostałem odpowiedź, że no fajnie, że pan 60 tysięcy dzieci wyedukował i tam laureat najlepszej organizacji pozarządowej, jeżeli chodzi o edukację ekologiczną. Natomiast no, nie ma pan uprawnień, jakby wykształcenia. A ja mówię, no mam ich teologiczne, nie? To chyba chodzi o to, że pośrednia jest ekologia, bo tam chodziło o zajęcia edukacyjne. I dostałem odpowiedź, że ale to nie chodzi o wykształcenie ich teologiczne, tylko dziennikarskie. No i No, została musisz sobie zatrudniona zrobić osoba, studio, która no. ta i została zatrudniona osoba, która
jako dziennikarz faktycznie ściągnęła nasz film ze sprzątania i puściła na rządową stronę z informacją: zobaczcie naszą akcję, zapraszamy do naszej akcji za rok. No, no dobrze, dziękuję ci bardzo, Darku, nie ma co przyciągać. Dziękuję tobie i przepraszam, to, że, bo to akurat trafiłeś na gadułę, ty też jesteś gaduła, także było przegadane za dużo. Za dużo było, no. Za dużo było przepraszamy, przegadane. Myślę wspólnie, tak, znaczy, tak dużo tutaj gadaliśmy. No. Następnym jeszcze... razem przygotujmy krótko listę pytań. Ja nie przygotuję odpowiedzi, no bo to by było ustawka, nie? Ja nie mam tych pytań, ja pytałem po prostu o rzeczy takie najbardziej, które mnie oczywiste są i... Niemniej jest o czym rozmawiać. Rozmowa zawsze jest lepsza niż brak rozmowy i warto z ludźmi rozmawiać. I to nawet z górnikami tam z nad tego Dzierżna warto było porozmawiać, bo poznałem ich punkt widzenia na to, jak oni widzą tamtą sytuację, jak widzą w ogóle, jakie mają spojrzenie też na przyrodę i to, co się wokół tego wszystkiego tam dzieje. To bardzo, bardzo dobre doświadczenie dla mnie. Nauczyłem się tyle, że będę miał jeszcze do myślenia na wiele, wiele pewnie lat, o ile tam dociągnę. Także bardzo dziękuję. Chciałem, korzystając z tego, że jestem u ciebie tutaj na podziękować tam wszystkim, właśnie tym wędkarzom, tym osobom zaangażowanym w tą całą akcję, bo naprawdę odwalili kawał bardzo dobrej roboty, bardzo ciężkiej, bardzo też takiej niewdzięcznej. Myślę, że ciężko by było znaleźć takich ochotników za pieniądze, tak, żeby to pracę tam wykonać przez te ponad dwa, właśnie już 3 tygodnie tam pracy. Brawa, dziękuję naprawdę. Ci bardzo. Brawa dla nich, brawa, wszystkich. Brawa dla ciebie. I dziękuję. Cześć. Cześć. Uff, ale rozmowa długa. Potnę ją na pewno, bo to jest, no szkoda, no bo myślałem, że będę miał taki surowy materiał od razu, ja tak wolę, niż z cięciami. Dużo zmian jest potrzebnych, żeby skupić się faktycznie na największej potrzebie dotyczącej zarządzania zbiornikami, zarządzania inwentarzem żywych organizmów. Chciałem nagrać jeszcze materiał z Markiem Halasem z Rybieńca, ale już na ten moment nie ma czasu, żeby go włożyć. Marek by potwierdził wszystkie operacje, które stosuje jako świadomy dzierżawca jeziora. Mówię tutaj o karmieniu, sprawdzeniu, czy ta ryba zjadła tą karmę, czy nie, dostosowywaniu tego karmienia do sytuacji, chipowaniu, odłowach kontrolnych, inwentaryzacji tych ryb, sprawdzenia przyrostu, sprawdzenia wydajności, parametrów wody. O tym wszystkim może nakręcę inny materiał dla naszej wiedzy, no być może też dla użytkowników, którzy mają te pod sobą tego typu zbiorniki. Istotne jest oczywiście to, żeby spojrzeć na najbardziej obiektywne potrzeby dotyczące tych ryb i konstruktywne wnioski, które się przełożą na poprawę tego stanu, a także świadomość no nas samych wszystkich, żebyśmy potrafili weryfikować potem, co jest fejkiem celowym, a co jest wartością, która faktycznie ma się przyłożyć na poprawę i lepszą przyszłość. Czy są wyciągane wnioski, czy są wyciągane wnioski w oparciu o podstawy, czyli biologię, czy ichtiologię, czy hydrologię? Nie do końca chyba tak jest. A te małe takie kwiatki z danymi, które gdzieś tam przemykają się po postach od osób, które w tym siedzą, lub też naukowców, lub też innych takich pasjonatów ryb, w ogóle nie mają przybicia. A wiecie, co ma najmniej przybicia? Na co najmniej ludzie reagują? Na określoną konkretną pomoc tym rybom w przyszłości. Jak jest tragedia,
To super, że wędkarze są zawsze na stanowiskach. I oni pierwsi tam przyjeżdżają, jak widzieliśmy w Dzierżnie, z całej Polski. I tam nocowali i szli w ciemno. Potężne pieniądze państwo musiałoby zapłacić, żeby uruchomić takich wojowników, którzy poradzili sobie z tym ze łzami w oczach i z pękniętym sercem. Natomiast no, bez większego problemu, tak? Biorąc urlop, poświęcając swoje prywatne środki i tam będąc. Nie jest oczywiście prawdą i ja rozumiem emocje i chyba rozumiem też, do kogo był stosowany ten apel pod tytułem: gdzie są ekolodzy, gdzie są, czemu się nie przywiązują drzew i tak dalej. No ja wam powiem z mojej strony, jak to wygląda. Ja jestem tutaj. Nie nazywam się jakoś ekologiem, niezwykłym specjalistą czy kimkolwiek. Jestem zwykłym średnim ichtiologiem, w sensie z średnim wykształceniem. Uczę się więcej teraz, aniżeli kiedykolwiek, bo teraz jest najwięcej danych i najwięcej badań. Książki można ponownie zacząć pisać, bo mamy zupełnie inne warunki środowiskowe. Więc fajnie, że jest dostęp do tej wiedzy i można ją śmiało wykorzystywać. Ja bardziej się skupiam na działaniach, nie na gadaniu, tylko na działaniach. Można mnie wesprzeć w jakikolwiek sposób. Można, nie wiem, kupować koszulki Jacka Kowalskiego, który z rysunkami, czy Dzikiego, czy inne, który rysuje dla Igi Świątek, lub też teraz na Olimpiadę też rysował, więc jest to bardzo znany i ceniony grafik, który wykonuje różne o takie rzeczy. Tu akurat blisko mam, to mogę tam pokazać tam parę obrazków. Można wesprzeć fundację, nie mnie, fundację z działaniami na wpłacając jakąkolwiek darowiznę na konto fundacji. Średnio 100 akcji przeprowadzam rocznie. Teraz już w tym roku jest dziesięciolecie, 800 akcji było wykonanych. Do dzisiejszego dnia trwa jedyny w Polsce program opieki i pomocy w odbudowaniu pogłowia rzece Warcie. W programie tym, mówię niestety jedyny, bo to się niby się cieszyć, a tak naprawdę ja nie widzę innych programów tak długotrwających po katastrofie ekologicznej. Wierzę i mam nadzieję, że tam w Dzierżnie będzie taki program realizowany. Cieszę się, że tam Darek pojechał. Natomiast na samej Warty było zrobionych prawie 500 działań. Proszę sobie zadać pytanie, wszyscy, którzy kochamy te ryby, jaki mieliśmy udział w tym, żeby również coś ewentualnie dać od siebie tej rzece? Ja przestałem już żebrać, przestałem apelować o środki i tak dalej, bo jest to męczące niesamowicie. Czasami gdzieś tam jeszcze przyparty do muru totalnie, poproszę, ma to efekt bardzo mały. Więc postanowiłem, że raczej będę pokazał wasze biuro. Nie pokażę, bo mam ustawione na tracking, a nie umiem tego inaczej zrobić. Może umiem. Ale te wszystkie papiery, to jest z tego tygodnia. To jest z tego tygodnia. I dzisiaj w nocy muszę wyprodukować kolejny segregator, więc naprawdę nie miałem czasu, żeby pojechać do Dzierżna, a już na pewno nie miałem środków prywatnych oczywiście, bo ja nie jestem zatrudniony we fundacji, nie mogę sobie nalać paliwa na fundacji, z konta fundacji, ponieważ używam prywatnego samochodu, prywatnej motorówki i wszystko, co mam prywatne, daję za darmo do tego, żeby wykorzystać fundację. Więc jak ktoś mówi, gdzie są ekolodzy, to niech również sobie zada pytanie, kogo wspierał przez całe swoje życie, żeby faktycznie pomagał tym rybom i do tej osoby miał, czy organizacji, czy tych pseudokorporacji ekologicznych miał pretensje i nie wkładał wszystkich również do jednego worka. Bardzo wam dziękuję za uwagę, bardzo wam dziękuję za logiczne komentarze, tak zawsze też podkreślam. Fajnie by było, żeby było więcej subskrypcji i żeby ten kanał w końcu gdzieś ujrzał światło dzienne z wieloma filmami, które już tam są na miejscu.
nie mogę się przebić przez 10 tysięcy, bo na to trwa 5 czy 7 lat. Nigdy nie będę youtuberem, nie będę miał możliwości, żeby co tydzień wklejać jakiś film i tak dalej, żeby gdzieś tam ten YouTube też sam sobie pomógł. Mam 100 zadań w roku, czyli no prawie co 3 dni jedno, tak wychodzi. Więc jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo pracy. Dziękuję Darkowi za rozmowę. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do innych filmów. Tam jest mało oglądanych. Ja sobie tak wsadzam. Interesowanych biologią, wylęgarnictwem, gdzie tam jest bardzo dużo omówionych rzeczy właśnie takich biologiczno-ichtiologicznych. Z mikroorganizmami jest dużo filmów. Znaczy nie dużo, no jeden w zasadzie, ale są filmy z mikroorganizmami. Są filmy z badania jezior. Ciekawe filmy uważam. Jezior, które są przy elektrowni Konińskiej, więc jezior badań, na podstawie wniosków których dokładnie będziemy wiedzieli, co zaraz będzie z naszymi jeziorami, bo wystarczy, że się podniesie temperatura o 2-5 stopni średnio w tych wodach, no to dokładnie podobne procesy będą funkcjonowały, które funkcjonują. Dziękuję bardzo. I pozdrawiam moich fanów, którzy do mnie dzwonili i pisali. Zabraliście mi mnóstwo czasu oczywiście i tak dalej, ale to nie jest tak istotne. Istotne jest to, że nie daliście się tej obudzie. Że mnie poprosiliście o to, żebym nakręcił film, jak to tak naprawdę tam wygląda. I cieszę się, że wy zauważyliście ten nonsens i manipulacje. No i trochę mnie sobie zmobilizowaliście do tego. Ale cieszę się przez to, że mam takich widzów. Albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.